I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh, I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? I'm not just... You know how you tell a story, what? Film Chłopcy z Ferajny do dzisiaj przez wielu uważany jest za najlepszy w swoim gatunku. Niezwykle realistyczny, ukazujący znacznie więcej z życia gangsterów niż inna kultowa produkcja o mafii. Ojciec Chrzestny. Na moim kanale znajdziecie już materiał o Polu Wario, który był inspiracją dla filmowego Paula Cicero. Dzisiaj materiał o człowieku, którego życiorys, podobnie jak ten Wario, został przez hollywoodzkich reżyserów nieco zmiękczony. Thomas DeSimone, którego życie posłużyło za inspirację dla postaci Tommy'ego DeVito, w rzeczywistości miał mieć jeszcze mniej skrupułów niż jego filmowy odpowiednik. Dziś prześledzimy jego losy. Od pierwszych kroków na świecie i w mafii, poprzez likwidację członka rodziny Gambino, aż po tajemnicze zniknięcie. Przy odrobinie szczęścia być może oddzielimy kilka wydarzeń historycznych od tych, które zostały wykreowane na potrzeby kina. Zaczynamy. Nasza dzisiejsza opowieść rozpoczyna się w mieście Cambridge. To w tej miejscowości, znanej przede wszystkim z tego, że znajduje się tam najstarszy uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytet Harvarda, 24 maja 1950 roku na świat przyszedł Thomas DeSimone. Tak mógłbym zacząć ten odcinek, gdyby nie fakt, że to nie jest prawda. Z jakiegoś powodu prawie wszystkie źródła podają powyższe dane. Rzeczywistość jednak jest całkowicie inna. Thomas James DeSimone urodził się 6 czerwca 1946 roku i był prostym chłopakiem z nowojorskiego Queens. Z czego wynika ta rozbieżność? Ciężko stwierdzić. Thomas był synem Roberta DeSimone i Carmeli z domu Passarella. Małżeństwo doczekało się 8 potomstwa, a Thomas był ich najmłodszym dzieckiem. Bracia Tommy'ego również byli zaangażowani w działalność przestępczą. Ojciec Thomasa urodził się 7 marca 1907 roku w Williamsburgu na Brooklynie. Lata później, podczas przesłuchań przez wymiar sprawiedliwości, Thomas opisywał swojego ojca jako autorytarnego mężczyznę, ale ciężko pracującego. Robert prowadził własny biznes, był drukarzem, aż do 1964 roku, kiedy to stwierdzono u niego poważną chorobę, przez co musiał przejść na rentę. Matka Carmela urodziła się 4 lipca 1909, gdzieś koło Buffalo, gdzie ukończyła 3-letnie liceum. Zanim poznała ojca Thomasa, pracowała jako sprzedawczyni w jednym ze sklepów. W 1931 roku przenosi się do Nowego Jorku i rezygnuje z pracy na rzecz zajmowania się domem. Wszystko się zmienia w 1958 roku, kiedy Robert po raz pierwszy zmaga się z chorobą. Wtedy Carmela decyduje się wrócić do pracy w lokalnym warzywniaku. W wielu źródłach znajdziecie informację o tym, jakoby Thomas DeSimone był wnukiem szefa rodziny z Los Angeles, Rosario DeSimone. W rzeczywistości jest to kolejny błąd. Żadne akty narodzin czy inne państwowe dokumenty nie potwierdzają, by Rosario DeSimone z Los Angeles miał syna Roberta. DeSimone z Los Angeles z DeSimone z Nowego Jorku nie łączyło nic poza nazwiskiem. DeSimone wychował się w Queens, wśród mieszkańców klasy średniej. Tam też ukończył lokalną szkołę podstawową i gimnazjum. Następnie w 1962 roku rozpoczął naukę w John Adams High School. Według własnych zeznań uczył się średnio, podobnie zresztą z obecnością na zajęciach. Już wtedy miały zacząć się pojawiać u niego pierwsze problemy wychowawcze. W wieku 15 lat zostaje aresztowany za kradzież samochodu i dostaje 18-miesięczne zawiasy w sądzie dla nieletnich. Ostatecznie Thomas rzucił szkołę w 1964 roku, po ukończeniu 10 klas. Jak sam twierdził, stracił zainteresowanie szkołą i dalszą edukacją. Na horyzoncie pojawiły się ciekawsze rzeczy. Po opuszczeniu szkoły chwytał się dorywczych prac, a wieczorami zaprzyjaźniał z lokalnymi gangsterami. Mniej więcej w tym samym czasie poznał niejakiego Jamesa Burka, znanego jako Jimmy the Gent. Jimmy był współpracownikiem rodziny Lucchese, którego niezwykle szanowano, ale również obawiano. Burke był jednym z najlepiej zarabiających współpracowników rodziny, kierując przy okazji siatką złodziei i przemytników. Jimmy the Gent zyskał nieśmiertelność, gdy na ekranach pojawił się film Chłopcy z Ferajny, a na ekranie zobaczyliśmy Roberta De Niro, wcielającego się w Burka. Choć dla porządku dodam, że w filmie jego nazwisko brzmiało Conway. Jimmy the Gent w młodym DeSimone zobaczył samego siebie. Podobnie jak on, DeSimone był porywczy, agresywny i skory do przemocy fizycznej. Na podobieństwo obu zwrócił uwagę również Henry Hill w książce pod tytułem Wise Guy Nicolasa Pileggiego. Jak wspominał, ci goście nie potrzebowali wiele, by kogoś skrzywdzić. Podobało im się to. Siedzieli
pili alkohol i rozmawiali o swoich ulubionych akcjach. Lubili o nich rozmawiać. Zachowanie de Simone miało mieć podłoże w tym, że chciał ludziom mafii udowodnić, że nie jest taki jak jego brat. Albert de Simone miał zostać policyjnym informatorem. Berk i Thomas szybko zaczęli działać wspólnie. Jimmy stał się dla młodego Włocha mentorem. Uczył go, jak kraść samochody czy okradać ciężarówki wiozące towar. De Simone, dzięki kontaktom Berka, zajmował się również sprzedażą nielegalnych papierosów, co mogliśmy zobaczyć w filmie Chłopcy z Ferajny. Jednak obu łączyły również sprawy rodzinne. Według Henry'ego Hilla, James Burke związany był z siostrą de Simone, Phyllis. Pierwszy kontakt mieli mieć, kiedy Phyllis była jeszcze 16-latką. W późniejszym czasie de Simone zostanie ojcem chrzestnym Franka Burke'a, syna Jamesa. James Burke był blisko z Polem Wario. Link do filmu o kapitanie rodziny Lucchese powinien wam się właśnie wyświetlać. I to dzięki irlandzkiemu gangsterowi Thomas de Simone. Poznał kapo rodziny Lucchese, a także wielu innych członków mafijnej organizacji. Kiedy de Simone zaczął przebywać wśród włoskiej mafii, poznał również Henry'ego Hilla, starszego o 3 lata włosko-irlandzkiego chłopaka. Hill od młodych lat pracował dla Pola Wario. Poznał również Berka, dla którego, podobnie jak de Simone, prowadził sprzedaż nieopodatkowanych papierosów. Hill i de Simone dość szybko się do siebie zbliżyli, a wraz z grupą innych młodych gwiazd świata przestępczego stanowili zbrojne ramię ekipy Wario. Kiedy trzeba było kogoś naprostować, szli tam de Simone i jego kumple. Ktoś zalega z długiem? De Simone się tym zajmie. Porywczy charakter, którego obawiali się również jego koledzy, sprawił, że de Simone dość szybko zaczął być rozpoznawalny w kręgach mafijnych. Można było na niego liczyć. Brał udział w kradzieżach, a tylko w latach 60. aż 5-krotnie został z tego tytułu aresztowany przez policję. Thomas de Simone, choć już jedną nogą w mafii, nadal posiadał legalne zatrudnienie. Z oczywistych powodów było wiadomo, że nie jest to zajęcie dla niego, ale jako forma przykrywki nadawała się idealnie. I tak w jego aktach FBI możemy przeczytać, że był zatrudniony m.in. u brata prowadzącego firmę dekarską. W fabryce, z której odszedł po kłótni dotyczącej podwyżki, a w latach 70. był nawet menadżerem w sklepie i zarabiał $150 tygodniowo. Jednak nie to było jego głównym obiektem zainteresowania. Tym było dla niego życie przestępcy. A w 1967 roku Thomasowi trafiła się okazja, by pokazać swój kryminalny talent. Robert McMahon pracował jako ochroniarz dla Air France na lotnisku Idlewild, dzisiaj znanym pod nazwą JFK Airport. McMahon był dobrze zorientowany, co i kiedy przywożone jest na lotnisko. Wiedział też, w których magazynach przechowywane są najbardziej wartościowe przedmioty. Skontaktował się z Henrym Hillem, a ten wtajemniczył we wszystko Tomiego de Simone i Jamesa Burke'a. Jednak cała czwórka napotkała na jedną przeszkodę. Klucz do pomieszczenia z kosztownościami chroniony był przez innego pracownika ochrony. Łapówka nie wchodziła w grę, bo ochroniarz był z tych nieprzekupnych. Panowie mieli różne pomysły. Porwać, pobić i okraść. Wreszcie Henry Hill wpadł na pomysł. Umówili ochroniarza z luksusową prostytutką i kiedy para się zabawiała, ekipa wykradła klucz, zrobiła kopię i zanim mężczyzna się zorientował, zwróciła klucz na swoje miejsce. Wreszcie rabusie dostali sygnał o dostawie pieniędzy. Hill i de Simone weszli do przestrzeni załadunkowej lotniska z dwiema pustymi walizkami. Stamtąd przedostali się do pokoju, w którym trzymano całą kasę. Zapakowali walizki i rankiem 8 kwietnia 1967 roku wyszli jak gdyby nigdy nic. Dopiero kiedy po kilku dniach po pieniądze przyjechał opancerzony wóz, zorientowano się, że brakuje około $420 000. W tamtym czasie była to największa kradzież gotówki w historii Stanów Zjednoczonych. Nikt nigdy nie został skazany za ten czyn, a ci sami ludzie kilka lat później dokonają skoku na Lufthansa. Skok na Air France sprawił, że zarówno Hill, jak i de Simone zbliżyli się do członków rodziny Lucchese. Stali się rozpoznawalni. Tommy de Simone w listopadzie 1966 roku wziął ślub z kobietą, której nazwiska nie udało mi się ustalić. Z tego związku na świat przyszła córka de Simone, którą ten na cześć swojej matki nazwał Carmela. Małżeństwo miało trwać do 1969 roku, kiedy to podjęta została decyzja o separacji. Tommy wielokrotnie zaprzeczał, jakoby małżeństwo to było kiedykolwiek faktem. Przyznawał jedynie, że łączył go z tą kobietą zaledwie półroczny romans. Bycie ojcem również negował. O tym, że de Simone miał problemy z agresją, czy raczej jej kontrolowaniem, już co nieco powiedziałem. Wraz z chłopakami z ekipy, m.in. Henrym Hillem, zaangażował się w handel heroiną i kokainą, pomimo wyraźnego zakazu. Jego agresja napędzana była nie tylko osobowością, ale także tym drugim narkotykiem. De Simone
był uzależniony od kokainy, a to, plus jego charakter, stanowiło mieszankę wybuchową. Jak wspominał jeden z jego wspólników, De Simon zawsze szukał problemu, ale nigdy nie dopuszczał do bójek. Nie musiał. Zawsze miał przy sobie pistolet, a raczej dwa, i gotowy był w każdej chwili ich użyć. Stąd też jego przydomek, Two Gun Tommy. O tym, jak strasznym i nieprzewidywalnym człowiekiem De Simon był, poświadczyć mogą dwie sytuacje. Pierwsza z nich to ta opowiedziana przez Henry'ego Hilla. De Simon i Hill mieli poruszać się chodnikiem, kiedy ten pierwszy zwrócił uwagę na idącego nieznajomego, wyciągnął pistolet i bez wahania posłał niewinnego człowieka na tamten świat. Jak wspominał Hill, Tommy zrobił to bez większego powodu. Po prostu chciał zaimponować swojemu koledze. Druga sytuacja dotyczy człowieka rodziny Gambino. Posłuchajcie. William Billy Batts Bentfena. W 1970 roku, po wcześniejszym wyjściu z więzienia, gdzie odsiadywał karę 15 lat pozbawienia wolności, świętował swój powrót w Robert's Lounge, barze należącym do Jamesa Burke'a. W tym samym miejscu znajdowali się Tommy De Simon, James Burke i Henry Hill, który właśnie opuścił areszt. Trwał czas zabawy i toastów na cześć byłych skazańców. I oto, co według Hilla miało się wydarzyć. Bentfena i De Simon znali się jeszcze na długo, zanim ten pierwszy trafił do więzienia. Pamiętał więc Tommy'ego z czasów, gdy był jeszcze dzieckiem. Członek rodziny Gambino zaczął żartować z De Simon i zapytał, czy nadal poleruje buty. Jak wspomina Hill, De Simon się wściekł, ale wiedział, że nic nie może zrobić. Billy Batts był oficjalnym członkiem organizacji mafijnej, a Tommy zaledwie współpracownikiem. Niektóre źródła twierdzą, że Bentfena nie mógł być członkiem mafii, ponieważ ta zamknęła księgi między 57 a 75 rokiem i nie przyjmowała nowych ludzi. Inne zaś twierdzą, że Billy Batts w młodości, kiedy rodzina Gambino była rodziną Anastazja, po prostu kupił sobie miejsce wśród mafii. W każdym razie, podniesienie ręki czy choćby obraza żołnierza mafii skończyłaby się dla De Simon tragicznie. Tamtego wieczoru Tommy powiedział do ucha Hillowi, że zabije Bentfena. Okazja nadarzyła się kilka tygodni później, w pewnym barze w Queens. Kiedy przybytek był praktycznie pusty, pojawił się w nim De Simon, Hill i Burke. W środku był już Billy Batts. Scena z Goodfellas, w której dochodzi do ataku, jest podobno dobrym odzwierciedleniem rzeczywistego zdarzenia. Trzech napastników pobiło Bentfena i kiedy myśleli, że ten już wyzionął ducha, zapakowali go do bagażnika. Jednak w trakcie drogi usłyszeli hałas dobiegający z tyłu samochodu. Billy Batts jednak żył. Panowie dokończyli dzieła przy pomocy szpadla i klucza do opon. Według Hilla ciało Battsa ostatecznie pogrzebane zostało w piwnicy Robert's Lounge, gdzie James Burke miał podobno chować swoje ofiary. W filmie w rolę Billy'ego Battsa wciela się Frank Vincent. Mężczyzna w tamtym czasie po 50. W rzeczywistości Bentfena był nieco młodszy. Miał około 35 lat. Jeszcze jedna rzecz jest warta wyjaśnienia. Billy Batts pożegnał się z życiem nie tylko dlatego, że obraził De Simon. Zginął przede wszystkim dlatego, że Jimmy DeGent nie chciał oddać wpływów z interesu pożyczkowego, który przejął, kiedy Bentfena trafił do więzienia. Rzeczywistość była nieco bardziej złożona niż sceny pokazane w filmie. Ciała Bentfeny nigdy nie odnaleziono, a za jego śmierć nikt nie odpowiedział. De Simon bynajmniej nie poprzestał na zabójstwach, o których już powiedziałem. Kolejną jego ofiarą miał być młody chłopak, Michael Spider Gianco, który obsługiwał Tommy'ego i jego ekipę podczas gry w karty. Zabójstwo Spidera również pokazane jest w filmie Chłopcy z Ferajny. Jednak co do tej sprawy pojawia się wiele wątpliwości. Po pierwsze, nigdy nie zgłoszono zaginięcia czy śmierci niejakiego Michaela Gianco. Mało tego, policja nigdy nie trafiła na akt narodzin, czy jakiekolwiek inne dane mówiące o tym, że ktoś taki istniał. Historię znamy jedynie z opowieści Henry'ego Hilla. Możemy przyjąć, że Hill albo zmienił nazwisko ofiary, albo całkowicie na potrzeby książki wymyślił taką sytuację. Kolejna ofiara Tommy'ego miała zostać uduszona kablem na polecenie Burke'a. Mężczyzna ten miał nieuregulowany dług wobec irlandzkiego gangstera, co ostatecznie doprowadziło do tragedii. W latach 70. wokół De Simon i ekipy, do której należał, zaczęły zbierać się czarne chmury. Tommy został kilkakrotnie aresztowany pod zarzutem udziału w spisku, przemycie i zlecenia zabójstwa.
Do ciekawego zdarzenia potwierdzającego niejako problematyczny temperament de Simone doszło w 1973 roku podczas pogrzebu tragicznie zmarłego syna Paula Vario, Leonarda. Częściowo opowiedziałem o tym w odcinku o Vario, ale pozwólcie, że dzisiaj uzupełnię to o pewien szczegół. Wiem, że o atak oskarżony został Steve Edwards, ale w napaści na dziennikarzy i nie tylko brał udział także de Simone. Najpierw miał odepchnąć kamerzystę, później policjanta, a drugiego uderzyć w twarz. Po wszystkim wbiegł do kościoła i uciekł tylnymi drzwiami. Dopiero po kilku tygodniach miał poddać się policji i zostać oskarżonym o napaść drugiego stopnia. 24 lutego 1974 roku umiera ojciec Tomiego, a ten, by go uczcić, robi sobie tatuaż pamięci ojca. Ronald Jerov był protegowanym Johna Gottiego, który w tamtym czasie był zaledwie współpracownikiem rodziny Gambino. Ronald prowadził także interesy z de Simone na początku lat 70. Łączył ich handel narkotykami i porwania ciężarówek. Jednak pod koniec 74 roku relacje pomiędzy oboma znacznie się pogorszyły. Do tego stopnia, że Jerov zaczął odgrażać się, że zlikwiduje de Simone. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Albo o kobiety, jak w tym przypadku. Źródła są podzielone. Jedne mówią, że de Simone sypiał z siostrą Foxiego, jak nazywany był Ronald. Inne z kolei twierdzą, że kochanka de Simone była również kochanką Ronalda. W każdym razie, kiedy Tommy de Simone usłyszał o groźbach, postanowił uprzedzić rywala i zabić go pierwszy. Co też uczynił. 18 grudnia 1974 roku zapukał do drzwi mieszkania, w którym Foxy przebywał. Kiedy ten otworzył drzwi, Tommy uderzył go pięścią w twarz, sięgnął po pistolet i wyeliminował byłego już partnera biznesowego. Ronald Jerov stał się kolejną ofiarą psychopatycznego zabójcy, który nawet dla członków mafii stawał się powoli problemem. Niecały miesiąc później Tommy de Simone staje wraz ze swoją wybranką na ślubnym kobiercu. 4 stycznia 1975 roku bierze za żonę niejaką Angelę. Para przed zalegalizowaniem związku znała się 8 miesięcy. Jak możemy wyczytać w raportach FBI, oboje określali swoje małżeństwo jako dobre. Para miała również doczekać się potomstwa. Zaledwie 3 dni po ceremonii Tommy został aresztowany przez federalnych. Chodziło o przechwycenie jednej z ciężarówek wypchanych papierosami. W kwietniu 75 roku de Simone został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Karę miał odbywać w więzieniu w Louisburgu. Na miejscu spotkał Paula Vario i Henry'ego Hilla, którzy od jakiegoś czasu odsiadywali swoje wyroki. De Simone odsiedział raptem 3 lata z 10-letniego wyroku i w 1978 wyszedł na wolność. Idealnie, by załapać się na jeden z największych skoków. 11 grudnia 1978 roku doszło do jednego z najgłośniejszych rabunków w historii USA. Mowa tu o tak zwanym Lufthansa Heist, na które poświęciłem w całości jeden z wcześniejszych odcinków. W wydarzeniu tym brał również udział Tommy de Simone. Myślę, że nie ma sensu powtarzać tego samego, więc jeżeli nie znacie jeszcze przebiegu napadu na Lufthansę i roli de Simone, wciśnijcie pauzę w tym filmie, włączcie materiał, do którego link powinien już wam się wyświetlać i wróćcie po obejrzeniu. Tam też dowiecie się, jaki był udział Tommy'ego w śmierci partnera Staxa Edwardsa. Pod koniec lat 70. atmosfera wokół Tommy'ego de Simone mocno się zagęściła. Wielu ludzi szukało zemsty, a na domiar złego Tugan Tommy zlikwidował 2 członków mafii. W końcu musiał nadejść czas zapłaty za złamanie mafijnego kodeksu. De Simone miał podejrzewać, że coś wisi w powietrzu. Przynajmniej to sugerował Henry Hill, jak twierdził. Tommy nie ruszał się nigdzie bez obstawy. Jednak nawet to nie uchroniło go przed spotkaniem ze śmiercią. Krótko po skoku na Lufthansa, de Simone dostał informację mówiącą o tym, że zostanie włączony do rodziny Lucchese, stanie się made manem, oficjalnym mafiozo. W filmie jego likwidacja miała odbyć się w domu, w którym rzekomo miało dojść do ceremonii. W rzeczywistości nie jest wiadomo, gdzie i w jaki sposób de Simone pożegnał się z życiem. 14 stycznia 1979 roku Angela de Simone, żona Tommy'ego, zgłosiła na policję zaginięcie swojego męża. Zeznała, że widziała go kilka tygodni wcześniej, kiedy pojawił się, by pożyczyć od niej $60. Według raportów jeszcze przez pół roku federalni prowadzili obserwację ludzi z otoczenia Tommy'ego. Dopiero 14 czerwca 1980 roku, jak czytamy, jeden z informatorów miał powiedzieć, że de Simone jest z pewnością martwy. Chociaż w raporcie nie pada nazwisko informatora, istnieje duże prawdopodobieństwo, że był to Henry Hill, który właśnie w 1980 roku wszedł do programu ochrony świadków i stał się jednym z głównych źródeł informacji o losach de Simone. Zabójców de Simone nigdy nie skazano. Również motywy jego śmierci pozostają po dziś dzień obiektem spekulacji. Jedne źródła mówią, że de Simone pożegnał się z życiem jako rewanż za zlikwidowanie Billy'ego Batsa,
który miał być żołnierzem rodziny Gambino. Jednak spekulacje dotyczące Billy'ego Batsa i tego, czy rzeczywiście był made manem, podważają nieco tę teorię. Inne źródła mówią o zemście za zabicie Ronalda Jeroffa, który miał być protegowanym Johna Gottiego, a przy okazji zarabiał duże pieniądze jako współpracownik dla rodziny Gambino. Ostatnia z teorii, na jaką trafiłem, jest związana z Karen Hill, żoną Henry'ego. Wspominałem o tym w odcinku o Polu Vario. Kapo rodziny Lucchese miał mieć romans z Karen, a De Simon miał dopuścić się gwałtu na kobiecie. Wściekły Vario doprowadził do zlikwidowania Tomasa. Najbliżej prawdy wydaje się być stwierdzenie, że De Simon został zlikwidowany za to wszystko, a także kilka innych rzeczy, jak choćby porywanie członków mafii dla okupu. Z tego powodu życie miał stracić również szwagier De Simon, Joseph Spione. Choć tutaj znowu pojawia się teoria mówiąca o tym, że Spione odmówił wystawienia Tomiego i dlatego zginął. Najczęściej pojawiającymi się nazwiskami, które miały stać za zlikwidowaniem De Simon, to John Gotti i Thomas Agro. Podobno obaj byli obecni podczas egzekucji Tomiego. W zależności od źródła, albo Gotti torturował i wyeliminował, albo zrobił to Agro. Jednak zawsze jeden występuje obok drugiego. Sal Polizzi, który był członkiem rodziny Colombo, a w późniejszym czasie rządowym informatorem, również podaje Gottiego jako człowieka, który pozbawił życia De Simon. Alphonse D'Arco, czyli pierwszy mafijny boss z Nowego Jorku, który poszedł na współpracę z wymiarem sprawiedliwości, twierdzi, że po raz ostatni widział Tomiego De Simon w jednej z mafijnych pizzerii, w towarzystwie dwóch ludzi rodziny Lucchese. Jednym z nich miał być syn Pola Vario, Peter. Potem ślad po Tomasie zaginął. Czy Tomas De Simon zasłużył na los, który go spotkał, to już kwestia pod indywidualną rozwagą i ocenę. Bez wątpienia był człowiekiem do szpiku złym. Zabito go, kiedy miał zaledwie 33 lata. Do tego czasu dał się poznać jako człowiek nieobliczalny, impulsywny, którego napędzało uzależnienie od narkotyków i alkoholu. Swoje krótkie życie zakończył z 15 aresztowaniami i 5 wyrokami na koncie. Napady z bronią w ręku, wymuszenia, kradzieże, w tym dwie największe na Air France i Lufthansa, a wreszcie zabójstwa, za które nigdy nie odpowiedział. Tommy De Simon, czy tego chcemy czy nie, stał się jedną z mafijnych legend. Legendę tę utrwalił przede wszystkim Henry Hill, a także film Chłopcy z Ferajny. Choć warto dodać, że wcielający się w rolę Tomiego DeVito, Joe Pesci, miał 47 lat i mierzył zaledwie 163 cm. De Simon nie doczekał nawet 40 urodzin i był zdecydowanie wyższy. Mierzył ponad 180 cm. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli spodobał Wam się odcinek, zachęcam do komentowania, subskrybowania i lajkowania. Za każdą interakcję serdecznie dziękuję. Zapraszam również na moje social media. Linki do nich, jak zawsze, znajdziecie w przypiętym komentarzu. A teraz, jeżeli dotarłeś do samego końca, zostaw komentarz o treści Mafia i słyszymy się za tydzień. Cześć!